Halo, halo, z tej strony Prezes Ziaro. Witam was, moi kochani widzowie, po 6-miesięcznej przerwie na moim kanale. Dzisiaj leci do was po długiej przerwie nowy modzik do Farminga 15 oraz 17. A tym modzikiem jest ten oto, już wam pokazuję, co to może być. To jest ten oto Władzio. Pieniędzy nie mam. To trzeba iść i wziąć kredyt. Trzeba wziąć kredyt w banku, bo pieniędzy nie ma. Gdzie pieniądze są zalać? W ogóle nie ma. Ale to tylko weźmy teraz. R, pożycz, tak, żebym miał. O, teraz będzie mi starczyć. To lecimy sobie do skupu. Gram sobie na Podkarpaciu, czy gram. Nie będę nagrywał żadnych serii, już teraz wam to mówię, ponieważ na YouTube jest tyle różnych odcinków, więc po co ja będę kolejny nagrywał, jak i tak. Marne jest te oglądalność i w ogóle widać po moich statystykach, wszystko pospadało i mam nadzieję, że to się teraz uda poprawić jakoś. Zobaczymy, mam nadzieję, że wam się ten oto modzik spodoba i będziecie na nim grać i się cieszyć im. A tak oto wygląda ten Władzio, fajny Władzio do 15 do 17 farminga. A czy będzie do 19, tego nie wiem, ale może kiedyś też go przerobię. Zakazy takie jak są w opisie, opis macie pełny w opisie filmu. Tak, co do modów do 15 jednostki, to będę je robił co jakiś czas, jak mi wpadnie jakiś tam, wiecie, spodoba mi się jakiś mod, czy kombajn, czy coś, to zrobię. A co do 19, to byście dostali tydzień temu już moda, ale ziomek, który mi robi tekstury Udim, ma teraz żniwa i nie może, nie ma w ogóle czasu, żeby mi przy tym musiał się zrobić na agregacie, więc jak znajdzie tylko czas, zrobi mi tekstury, ja dokończę go, zrobię mu konfigurację koloru i od razu wydaję wam do 19. Na razie łapcie do 15-17, tak jak obiecałem, do 15-17 mody. Nie będzie żadnych let's playów ani serii, nic z farminga, może jakieś jeszcze filmiki, coś zrobię pod piosenkę czy jakąś fajną nutkę. Tylko tyle, bo nie będę tam, wiecie, kolejna osoba, która nagrywać jakieś let's playe czy inne serie, bo jest tyle na YouTubie tego, co oglądajcie, nie wiem, widziałem jakieś fajne serie, są u Arka, Ericksona czy Mafi Solec. Nawet mój kiedyś jakiś tam hater User12, teraz ładne ma filmiki, widziałem u niego, też go pozdrawiam. No ładnie mu to idzie nagrywanie. A co do pozdrowień na odcinku z komputera, tym odcinku informacyjnym, co mówiłem co jak z kanałem. To było w maju nagrywałem, czy w czerwcu jakoś mogliście go oglądać. Powiedziałem, że pozdrowię dwie osoby, więc to są Szymek 15, Michał 3916 oraz G Koche, Ku Koche. Coś takiego, 155, ziomek, weź mi, napisz dobre tłumaczenie twojej nazwy, bo jest dla mnie trochę ciężka, język mi się przy tym łamie. No, a co do pozdrowień, jak osoba jakaś chce być teraz pozdrowiona, musi zobaczyć w opisie, jakie są normy. Jeżeli chcesz być pozdrowiony, zostaw mi donata, nie mówię ile i czy musisz to zrobić, po prostu jak chcesz być pozdrowiony, zostawiasz donata. Możesz też donata zostawić dobrowolnie za to, że nie wiem, podoba ci się moja praca czy mody, no ale to jest taki standard. Ja nie będę pozdrawiał osób, której za free, no, proszę was. Mody też nie robię za free, tak? Robię, ponieważ w zamian to mam suby na kanale, lajki, komentarze, statystyki. Teraz i tak spadły, ale mam nadzieję, że to się rozbuduje. Mody do 19 nie będą wydawane za free, będą na jakąś ustaloną barierę subskrypcji czy coś takiego, więc już teraz wam to mówię. Ale na razie skupmy się na Władku do 15. Więc co posiada? Najpierw na podejście. Posiada na podejście tak: zdejmowaną, zakładaną maskę, pompkę, tur, konsolatura. Tura to ja wam później pokażę, do jakiego do niego. Otwierane drzwi ze animacją bujania się. Właśnie, co do animacji bujania. Słuchajcie mnie. Któregoś dnia, jak do agregatu i do Fergusona, którego też robię, ale to też później dowiecie się więcej informacji na jego temat. Stawię tu te dwa zdjęcia i to wszystko. Ale więcej nie będę o nim mówił. Patrzyłem się, jak Katwan do przy swojej 12 do 17 farminga zrobił wybór koloru korpusu. No i przypadkowo zobaczyłem, że on ze mnie zależnął jeden w jeden animację bujanych drzwi. Trochę mnie to zdziwiło, naprawdę mój to był pomysł z bujanymi drzwiami, w ogóle z tym panelem całym, bo tego nigdzie na internecie nie znalazłem. Sam wykombinowałem, sam siedziałem, edytowałem to wszystko, skrypty i tak dalej. Zresztą możecie sobie zobaczyć, tak? No i patrzy się, Katwan jeden w jeden zależną ze mnie. No dobra, no. Gdzieś nie będę go ganiał czy coś. Każdy ma prawo, tak? Ale mnie to zdziwiło, że jak to mówi o uczeń przerósł mistrza, tak? Zawsze z Katwana się patrzyłem, jak on robił, co nie. A
Patrzy się on ze mnie, no dobra, niech tak będzie, to tam mi to nie przeszkadza, ale naprawdę się dziwiłem. Tak, na podejście mamy jeszcze drzwi. Oczywiście standardowo kogucik oraz źle. O, teraz zadziałało, widzicie? Mamy też tutaj halogeny, jak komuś się nie podobają, oraz lusterka. Mamy jeszcze na podejście każdy błotnik osobna. I z tyłu mamy też na podejście śruba, belka i tablica, jak komuś się nie podoba albo nie chce po prostu. Tak, wiem, w 17, 19 można dać jako konfigurację, no ale cóż, ja nie będę przecież bawił się tam w 17. Od 17 konwertuje mój ziomek, który jest w moim teamie moddingowym, tak to się mówi, tak się tam mówi. Maklaklak, czy tam Klimek. No dobra, będziecie mieli w opisie link do jego kanału. Oczywiście ten, tak samo jak link do tego ziomka, który mi tekstury robi. O, i teraz już wam mówię, proszę nie pisać tego ziomka, który mi tekstury robi. Czyli tam PTP, czy Polski Rolnik, coś takiego, bo on robi tylko mi te tekstury, nie robi modów na zamówienie czy coś, więc jak będziecie do niego pisać, to pamiętajcie, że modów ode mnie nie dostaniecie żadnych. Więc jak sobie chcecie, jak będziecie pisać, nie będzie modów, nie będzie pisać, będzie wszystko ok. On modów nie robi na zamówienie, on robi tylko mi, bo tekstury umie robić. Żeby było jasne. Jak coś piszcie do mnie, ja się go będę pytał, ale proszę nie pisać do niego najpierw do mnie. Więc tak, odpalanie na klawisz Y. No i takie ma wspaniałe dźwięki w Wadzio, też trochę podrasowane przeze mnie. Hamulec ręczny. Na spację. Animacja wskazówki, która drga na wąchobrotach i przy wyższym też się rusza. Animacja wajchy do podnośnika, to jest ta po lewo wajcha. Animacja tego biegów, sprzęgła, hamulca. Animacja wiatraka. I tak, mamy otwierany na panel IC drzwi z animacją. Drzwi wycieraczka. Tu mamy, jeżeli ktoś nie chce mieć tego czarnego dymu, który wam zaraz pokażę. Mamy otwieraną szybę, też jest ruchoma po dołach. I jak ktoś nie chce wentylatora, też może go zdjąć. Otwierana szyba, możemy otworzyć sobie mało, lub możemy sobie otworzyć dużo tej szyby, lub możemy sobie mało otworzyć. Nie, teraz o, musimy odamknąć, żeby tam na wpadła ona na trzonie. Teraz, o, widzicie? Bo to jest tak jak w realu, żeby dużo otworzyć, to trzeba domknąć trochę i dopiero więcej otworzyć, większy wziąć zamach. Widzicie? Animacje ruchome. Tak, ruchome sobie. Łapasz, łapasz. I teraz wam pokażę, co chodzi. Widzicie czarny dym, który tam się unosi gdzieś? Teraz zobaczcie, nie ma jego. Włączyłem go. Widzicie, nie ma, brak czarnego dymu, który wam tak niektórym osobom przeszkadzał, że nie podoba się. Bez czarnego dymu Wadek po remoncie, z czarnym dymem Wadek do remontu, jak ktoś, można się roześmiać. Przód halogeny 4, halogeny tył na klawisz 6. Gram na ultra, więc wiecie, no, mam nowy komputer, więcej dowiecie się na stanowisku gamingowym, ale to też nagram później dopiero. Kierunkowskazy z, jak nie pamiętam, diodo. I światełka na F standardowo. Oczywiście, jak zdejmiemy maskę, nie będzie świateł z przodu. Tak? Wiadomo, o co chodzi. Magownice ruchome, drążki ruchome, zwrotnice. Właśnie, ten rusztek się strasznie różni od tego poprzedniego, co wydałem, a mam z wyglądu jest ten sam. Prawie, bo tamten miał tak, że jak skręciliśmy zwrotnicą, to zwrotnica całkiem wychodziła z ośki. No, to jest poprawione wszystko. Jest dopracowany Wadzio. Więc tak. Jakieś macie propozycje, co, jaki kolejny mod do traktor czy kombajn czy coś do 15, 17? Piszcie mi w komentarzu, jak mi się coś spodoba, zrobię. Jak nie, to zrobię co ja będę chciał. To tak wygląda. Jeszcze zobaczymy, jak tur wygląda. Tur oczywiście od 40 pasuje idealnie. Tu mamy tur i tu mamy widły. Tur oczywiście standardowo jest taki jak był, ja tu nic nie przerabiałem. Pobieracie go po jak chcecie z 40, jak nie jak. Bez 40 będziecie mieli link do. Ale urwał! Mądrze. Wiecie, nie grałem już pół roku w Farminga, nie jeździłem, więc trochę też. Chryste, panie, co to się stanęło?
No tak zakładany jest. No i tak to wygląda. Podnoszony. No to tak wielce animacji żadnych nie ma, wiecie, to jest 15, nie 19. W 19 jak już zacząłem robić tam do tura Wajchi przy Fergusonie, to co ręka animację ma, każda noga animację na sprzęgle i w ogóle. Ale więcej się dowiecie o Fertku, jak ten zrobi mi ziomek tekstury, tylko musi ten skończyć żniwa, to dowiecie się na filmiku Złoć mi progres. Tak wygląda tur do Wadzia, myślę, że wam się bardzo spodoba ten nowszek, bo mi się bardzo podoba Wadzio, mi się bardzo podoba. A jeszcze jest kogut realny na home. Tak, wiem, że skaczą FPS-y, bo mod musi się obudzić, jak to można się roześmiać. Ale jak się obudzi, polecam, jak coś tak, jak się włączy koguta czy światło, to trzeba najlepiej tak zrobić, to się od razu wszystko uruchomi. To tak wygląda to, a tak to idzie, stałe się FPS-ów, nikt nie spada, podczepiany. Podnoszony, kipowanie, no tak jak było, tak jest. Nic tu nie zmieniłem. Wiecie, o, widzicie, sobie tak to wygląda. To jeszcze się przyjedziemy i wam powiem coś więcej na temat tam filmików. Tak, nie mam w ogóle czasu na razie, żeby tam coś robiło. Nic nie przyjechałem, bardzo dobrze. Nie mam w ogóle czasu, a lusterka działająca, tylko lusterka raz się zapala, raz nie wiem dlaczego, może wina lusterek, czy nie wiem. Nie wiem tego. O kurde, łacie pani. Ła. I tak, nie mam teraz czasu za bardzo siedzieć w modach i w ogóle tam trzeba coś zrobić, drzewo, czy nie wiem, coś innego na budowie. Zresztą widzieliście może w posty na społeczności, jak tam stawiałem zdjęcia, co robiłem w niedzielę, 2 tygodnie temu i tak dalej, i tak dalej. 18 też miałem 6 czerwca, więc trochę też trzeba było przygotować do niej wszystko i... Pokémon! Mimo nochy, nie? Co to się stanęło? O kurde. Tura trzeba do dołu. No wiecie, Rusek jest lekki strasznie, więc on przytłuże. Ciężko ma. Kurwa, Krzychu! Tak, Rusek jest strasznie lekkim traktorem i on w bocie zaraz siada. Rusek to jest dobry do opyskiwacza, ale to są stare traktory, więc on. Co, do opyskiwacza jedynie? A, pomogę się turem. Widzicie? Kurwa. No i siedzę. Dobra, mniejsza o to, widzieliście jak się budzi, tak? Widzieliście. I można też sobie zatrzymać animację czarnego dymu, zobaczcie teraz. Widzicie? Hamulec? Wychodzimy? I czarny dym cały czas jest. Widzicie? Tak jakbyśmy na wysokich obrotach go zostawili, coś takiego. Tak to fajnie wygląda, no ale dobra, mniejsza o to. Nie miałem teraz w ogóle czasu i nie jeździłem do wujka, a wujek żniwował i tam robił prace pożniwne i nic nie nagrywałem, więc nie będzie żadnego filmiku raczej ze żniw i po żniwach na wujka kanale oraz tym bardziej na podsumowanie żadnego na moim kanale. No cóż, w przyszłym roku mam nadzieję, że coś się uda nagrać, ponieważ no nie miałem czasu, tak. No skończył człowiek 18 lat i czas zginął i ten tego i tamtego, jak to mówię. No ale mam nadzieję, że Rusek wam się spodoba, jest do 15 i do 17. Zapraszam do pobierania zakaz edycji, jeżeli chcesz go przerobić, to możesz go przerobić na własną edycję, jak chcesz wydać to edycję, napisz do mnie, czy to do 15, czy do 17, dogadamy się to do wydania. Pamiętaj, że ja nie zakażę ci wydawać, wydasz sobie, ale po prostu na moich zasadach, tak, żeby nie było. Zakaz wynoszenia, możesz wynieść na inne fora, jak ci się nudzi, czy coś, ale masz zachować oryginalny link do moda i podać link do tej prezentacji, do oryginalnego tego postu, bo to jest oryginalny jedyny post, który jest przeze mnie nagrany, zrobiony, więc tak, to będzie tyle na ten odcineczek. Mam nadzieję, że się modzik spodobał. Liczę na dużo lajków, komentarzy, subskrypcji oczywiście też. I co tu mówić więcej, no pobierajcie go i widzimy się w dalszych modach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!